No i wróciliśmy, teraz pójdę w dobrą stronę. Więc tak jak powiedziałem, te czachy są naprawdę idealnym dekorem do powitania nowego przybysza na wyspę. Nie uzdrowili mnie. Kurde, sam nie wiem, co ja mam myśleć o tym, co się tu dzieje. Czemu ja to kurde robię? Czemu brataż tak bardzo się tą małą sukę po prostu... Nie wiem. Kurde, to co mówię nawet nie ma sensu. Czemu on się w ogóle troszczy o nią? Ona tego nie chce. Właściwie on ma jakieś wyrzuty sumienia czy coś, że jego stary tak źle traktował czy coś? Może dlatego. Randorations. Ile ich mam? 14, dobra. Cieszę się, że ich nie używałem przez całą grę. Teraz na pewno mi się przydadzą. Chociaż najpierw oczywiście pozużywam te wszystkie przedmioty zwykłe, no nie zanim będę z overkillem leciał. O, znowu. Przygotowują mnie na walkę z ostatnim bossem. 17, o mój Jezu. Mam przynajmniej nadzieję, że mój level jest odpowiedni. Jeżeli nie jest, to padnę. Kto w ogóle będzie ostatnim bossem? Co kurwa? Czekaj. Ha. Jeszcze nie skończyłem. Co on jej robi? Spójrz na mnie, Bradley. Nie myślałem, że Bóg mnie o mnie się troszczył. Piekło. Czyściłem toalety, ale nie w tym świecie. Teraz mam dziewczynę. Haha. Nareszcie dostałem to, co na co zasłużyłem. Czy on jej kurde wydrapał łeb? Ach, nie dotykaj jej. Co? Jej twarz? Trzeba ją... O kurwa, trzeba ją ten... namaścić czy coś? Chwila. Naznakować. O. W ten sposób wszyscy będą wiedzieć, że jest moja. Kim ty kurwo jebana jesteś? Pal się w piekle. O cholera. Ta. Wezmę może... Dobra, fireball na razie. Czemu nie mogę go podpalić? Dobra. Następnym razem użyję tych racji żywnościowych. Już mi SP powoli się kończy. Dobra. Wytrzymam jeszcze jeden atak. O ile to nie będzie krytyk czy coś. Jej twarz. Mój znak w tej historii. Haha. Ludzie są pojebani. I niech zgadnę, pewnie teraz będzie się żalić, że nie uratowałem jej na czas czy coś. Zobaczymy. Buddy. Dalej, zakryj się. Brat dał Buddy jej jego poncho. Nie chcę tego. Ale jesteś ranna. Twoja twarz i... O kurwa, jeszcze jej ten... klatka piersiowa? Czy wszystko w porządku? W porządku. Nie jestem księżniczką.
Nie chcę twojej... Mówiłem! To wypierdalaj w takim razie! Mogłaś, kurde, równie dobrze zdechnąć! Czemu nie możesz mnie zostawić w spokoju? Ale... Czego ode mnie chcesz? Nie zrobiłeś nic, tylko nie krzywdziłeś. Tak, to równie dobrze mógł cię na samym początku gry zostawić. Na pastwę losu, idiotko. Nie chcę ci pomóc, Rick, Sticky. To nie to, co powiedzieli. Nie znają mnie, Buddy. Nikt mnie nie zna. Ja cię znam. Wiem, kim naprawdę jesteś. Jesteś... Wypierdalaj, dziwko głupia. Wszystko ode mnie zabrałeś, mimo tego, że mną opiekowałeś się, kiedy byłam mała. I Marty, co zrobiłeś z nim? Tylko potwór mógł to zrobić. Buddy, nie znasz go. Wiem, że był lepszym ojcem dla mnie przez te kilka dni niż ty, kurde, kiedykolwiek byłeś. A niech wypierdala, idiotka. Ciało Brada czuje się dziwnie, tylko nie to. Nie zamieniaj się w tego potwora. Stał się porażką. Mówiłem, że tak będzie. Po co ja ją w ogóle ratuję? Ich kurde ją zeżrą w takim razie. Tu pizdę głupią. Brat przestał krwawić. O. W sumie... Nie mam rowera już. Czemu nie mam rowera? Chwila. Mają rozmach, skurwysyny. Randorations. On pewnie będzie ostatnim bossem, jeżeli w ogóle będzie bossem. Tak. Puste. Co mam, kurde, powiedzieć? Nie wiem, co mogę teraz mówić. Chwila, jeszcze tutaj mogę. Dobrze, że te puste butelki zbierałem jednak. Cieszę się z tego powodu niezmiernie. A tak, tam jeszcze Wora widzę. Wora ze dwora, będziesz mój. Znowu racji, ile ich mam już? 22! Czy oni czasem nie przesadzają trochę, chociaż z drugiej strony, kto wie. O kurde, myślałem, że się wywalę przez chwilę. Dostałem jakiegoś oczopląsu. Ile mam pustych butelek jeszcze? 29! O mój Jezu, ale dużo! Ja pierdolę, ile tych generatorów tutaj jest. Chwila. Dobra, w ten sposób pójdę. No cóż, chyba już więcej save'ów nie będzie, mi się wydaje. Trzeba iść na tym ostatnim. W sumie przez te drzwi nie przechodziłem przecież, ale ze mnie debil, może tam coś ciekawego się kryje czy coś. A nie, zamknięte. Jak mogę teraz wrócić na górę? O cholera. A już wiem, dobra. O, oh my god, jest. Czyli to jeszcze nie, chwila. Jeszcze tam widzę drugą maszynę. Znaczy, nie drugą, chyba piątą. I tutaj też. Czy ją już ogarniałem? Chyba nie. Ile tych firebombów do jasnej cholery będę musiał użyć? Już się boję, kurde, jak będzie wyglądać ten boss. Jeśli w ogóle będzie. No ale jakby nie było, to czemu by mi dawali, kurde, tego wszystkiego? Dobra, ile mam? 32 firebomby.
Czy mi się zdaje, czy HP nie straciłem? No i przy okazji idealnie, kurde, jeszcze brakowało mi tylko tych narkotyków. Dobra, idźmy. Może to sama Buddy będzie ostatnim bossem. O. Koniec linii, przyjacielu. Ona należy teraz do Rando. Bierzcie ją sobie, kurwa, jak sobie chcecie. Hej. Co stało się z jej twarzą? Pewnie będzie, że na mnie. Jest zrujnowana. No, oczywiście, że na mnie. Buddy. Musimy teraz uciekać. A niech idzie do nich. Stop. Przyszliście. Po raz pierwszy w moim życiu jestem, nie mogę nic z siebie wykrzesić. Brat mój, chłopcze. To jest historia i to jest najlepsze. Ta dziewczynka nie jest twoja. Nareszcie jest jakaś szansa, żebym zrobił coś z moim życiem. Potrzebuję tego. Świat tego potrzebuje. Zabiłeś mojego brata. Po wszystkim, co zrobiła mi moja rodzina. To dzięki mnie dostałeś się tak daleko. Coś w tym jest. I to przeze mnie nie dostaniesz się już dalej. Czas na śmierć, brat. Nie. Nie możecie jej dostać. Wy wszyscy ludzie wypełniacie jej głowę nonsensem. Oślepiacie ją. Nie rozumiecie. Muszę ją uratować. Dlaczego? Wybaczcie, ludziska. No kurwa nie. Bajt? Czemu mam ich gryźć? A? Że niby teraz dzikiem się stałem, czy coś? Nie mam wyjścia. Zero. Nawet już Horstans nie mam. No i tak jak powiedziałem, jestem ciekaw, co ludzie, co moi kompani o tym wszystkim myślą i teraz chyba mam odpowiedź. Wygląda na to, że tak naprawdę jestem sam. Całe szczęście, że te całe scrolle od tych całych dodge'ów używałem na bradzie, na nic innym w sumie. Dobra, możemy już to zakończyć, bo już nawet nie chcę, kurde, na to patrzeć. Nern płacze. Wszyscy, kurde, płaczą. Już wszystko w porządku. Dupa, szczerze wam powiem. O kurwa. Ja pierdolę.
Naprawdę nie można było inaczej jakoś to załatwić? F. Rando. Fa. Twarz. Panie, nie musisz mówić. Nie martw się, mała dziewczynko. Twarz jest niczym. To środek, to co jest w środku i najbardziej się liczy. Ja wiem, że jesteś silna. On przemówił. Pierwszy raz słyszałem, jak przemówił. Jego głos brzmi tak słabo. Nie mogę w to uwierzyć. Czekaj, a co z Łysolem? Nie zapomnieliśmy. Zaakceptuj to, nie możesz wygrać. Po prostu poddaj się i odejdź z twoim życiem. Nie musisz dzisiaj ginąć. Nie. Nie rozumiecie. Byłem martwy przez 35 lat. O kurwa. Dzisiaj jest dzień, w którym będę żył. Okej, zróbmy to. Użyję tu rację. No zbyt dużo damage'a mi nie zadają, ale razem to kurde... Pewnie będę musiał takich po kolei rozwalać, nie? Też widać, że status problemy w tej grze bardzo mocno nam się przydają. Wiem, że dopiero teraz to mówię na końcu gry, ale walić to. Jeden leży. Drugi. Trzeci. Pierdziele, te slajdy są naprawdę OP. Fire Blast też dobry jest. Koleś jest silniejszy niż myślałem. Nie może zniszczyć nas wszystkich. Zabić go. A nie, to tylko na jednym przeciwniku działa. Lepiej spamować tym slajdem. A muzyka coraz bardziej mroczna się robi. Wybaczcie, że nic nie mówię, ale co ja mogę teraz powiedzieć? Co do diabła? On nie jest człowiekiem. Czy on w ogóle jest żywy? Jak on w ogóle jest żywy?
Czy mi się zdaje, czy też ikonka Brada trochę tak zaczyna robić się też depresyjna? Dobra. Boi się ciebie, wszyscy się nie boją. Płacz? Pomóż mi, Lisa. Jest kurde lisa. Naprawdę nie ma jakiegoś innego, innej możliwości, żeby to rozegrać? Po prostu dajcie mu dziewczynę. Tak, chodźmy. Z pieprzonym potworem. Odczep się, ty dziwaku. Nie atakujcie mnie w takim razie! Scream. To boli, musisz krzyczeć. Chyba dobry moment, żeby się uzdrowić. Wezmę teraz to.
stój. Mógłbyś już paść. Dziękuję. Co to za żyły w ogóle? Buddy, odsuń się. Nie, nie dotykaj jej. Pani Armstrong, proszę. Nie musimy walczyć. Ona jest przyszłością. Ona jest tylko dzieckiem. Rozumiem. Dobra, chyba jego nie można dotykać. Resist. O cholera. W takim razie mu zadaje najwięcej obrażeń, pewnie drobki. O, super. Wolę uzdrawiać się wtedy, kiedy mam jeszcze trochę HP, bo nie wiem, na co go stać. Przestań, kurwa! Tak, już chyba przyszła pora na to, żeby używać OP przedmiotów. Boję się, że on może krytykiem mnie jeszcze pieprznąć. Dobra. Nawet 1000 może mnie pewnie zadać obrażeń. Więc lepiej być ostrożnym. O kurde. Właśnie, bomby, zapomniałem o nich. Moment. Jest racja. Zobaczymy, jak one będą działać. Dobra. Zadają sporo damage'a, więc... Kurde, jego maska! Dopiero teraz zauważyłem.
coraz więcej obrażeń zadajemy dla niego. Szczerze mówiąc, nie cieszę się z tego powodu. Tak, mamy tego dużo. Chociaż niech zgadnę, sama ta mała idiotka pewnie będzie bossem. Muszę jeszcze uważać. Spróbujemy tak zrobić. Cholera, nie jest to. Dobra, dalej trzeba tymi butelkami spamować w takim razie. Znaczy no, koktajlami Mołotowa. Naprawdę jesteś najlepszy. Dziękuję za wszystko. No i spieprzyła. Na wszelki wypadek. Buddy. To koniec. Dlaczego to mi robisz? Dlaczego próbujesz teraz? Czemu nie byłeś, kiedy ciebie potrzebowałem? Wszystko ode mnie zabrałeś. Zamknij ryj, idiotko! Wiem. Nareszcie miałem szansę w życiu i mi ją zabrałeś. Przestań. Czemu próbujesz mnie tak skrzywdzić? No, nareszcie powiedziałbym jej, żeby się zamknęła. Wiem, że mnie nienawidzisz. Wiem. Czemu, brat? Czemu dla mnie to zrobiłeś? Miałem szansę, by wybrać, kim chcę być. Nie, buddy, nie miałaś. Dla dobra bądź dla zła to się nie liczy. Ci mężczyźni chcieli cię użyć. Ludzie zawsze będą próbować cię użyć i cię skrzywdzić. Właśnie, nie widzisz, jak ci poharatał tamten mordę? Wybierz dla ciebie życie. Nie głoś mi kazań. Proszę, jest za późno na to. Nie możesz być nagle ojcem. Po prostu raz chciałbym zrobić coś dobrego. Ja jestem tym, który powinien cię chronić. Nie mogę pozwolić nikomu cię skrzywdzić. Brat, skrzywdziłeś mnie najbardziej. Czemu? Jak? Buddy. Możesz mi coś zrobić? Zabij mnie? Co? Trzymaj mnie. Czemu? Chcę wiedzieć, jak to jest. Błagam cię. Buddy? Tak? Czy zrobiłem dobrą rzecz?
To wszystko? To wszystko? Już? Tego to się nie spodziewałem. Tak więc, panie i panowie, ukończyliśmy listę The Painful RPG. Nie wiem, czy mam się cieszyć. To twoja wina. Tak, oczywiście, moja wina. Zamknij gębę, kurde. O mój Boże, tak więc no... Co mogę powiedzieć o tej grze? Sam nie wiem. Czuję się chujowo. E? To nie jest koniec! Zjadłem ją czy coś? Stałem się tym całym potworem joyowym. Bez kurde jaj! Nie brałem tego gówna! No, ale wiedziałem, że i tak pewnie do tego dojdzie. Na chuj! Kurde, równie dobrze mogłem całą grę przejść biorąc to cholerstwo. I tak by różnicy nie zrobiło. Kwiatek. Kto to jest? Lisa. Cóż, to porażka. Radość nie ma pożytku dla naszych inwestorów. Mówią, że nie może być używana jako broń. Kiedy jej efekt zaczyna się pojawiać, użytkownik zaczyna tracić kontrolę. Już nie robią żadnych wyborów sami, tylko ich... Najgłębsze desires, co to kurde po polsku, jak to się mówi. No, że chcą. Pragnienia, o. No, pragnienia się pokazują. Jedyny plus jest taki, że to nie trzeba używać dużo radości, by zaczynać transformację. Jednak wciąż mówią, że nie ma żadnych plusów względem wojskowym, militarnym. Myślę, że to znaczy wystarczy. Wiedziałem to od samego początku, ty głupcze. Co? Zrobiły swoje. Mamy pieniądze i teraz ich nie ma. Teraz czas zbudować mój świat. Jado, jesteś naprawdę chory. Cała rzecz się rozwala. Straciłeś rozum. Czas puścić. Czas już to puścić. Zamknij się. Skoro tak się czujesz, to czemu nie wyjdziesz? Właśnie. Oboje mamy powody, by zostać. Tak czy owak mam plan. Jaki plan? Nancy. Użyję jej. Jezusie Chrystusie, Jado. To twoja córka. I nie możesz spodziewać się, że to zadziała. To nie będzie takie proste. Jesteś kurwa chory. Bernard. Kiedy posmakujesz takiej mocy, zrozumiesz mnie, Jado. Po raz ostatni. Nie jestem Bernard. Jestem Buzo. Ha? Okej? Okay. Czyli... Chyba ukończyliśmy całą grę, nie? Moment. Tak, ukończyliśmy. Tak.
Mam dużo pytań. Mam dużo pytań. Więc co się tu odpierdziela? To zakończenie, kurde, nie jest wcale jasne. No ale myślę, że chyba dla Brada już niestety nie ma ratunku. Ale ja pierdolę. Więc co mogę powiedzieć o tym wszystkim? I don't know! Kurde, nie wiem! Nie wiem, co mogę powiedzieć. No, dobra. Zacznijmy od tego, że jeżeli deweloperzy chcieli, żeby gracz czuł się nędznie grając w Lisa the Painful RPG, to chyba kciuk w górę, bo zrobili swoje. Ich cel został zrealizowany, przynajmniej w moim wypadku. I tak, no kurde. I tak, grając w tą grę, ma się więcej pytań niż odpowiedzi. Kim jest, kurde, Lisa? Co brat zrobił dla tej całej buddy czy coś? Czemu ona tak bardzo go nienawidzi, mimo tego, że ktoś jej mordę poharatał, to ona dalej chce, kurde, tam brnąć w swoje. Niewdzięczna suka, nie cierpię takich hipokrytów. No i o co chodzi z tą apokalipsą? Jak ona miała miejsce? Czemu, kurde, żadnych bab nie ma oprócz tej małej? I cholera jasna, pojęcia nie mam, co się dzieje tutaj w tej grze. Ale no, o ile dobrze słyszałem, to jest do niej prequel oraz sequel, które nie są aż tak długie jak Lisa the Painful. Zaraz, jak to się nazywało? Lisa the First i Lisa the Joyful. To the First chyba jest prequelem, a Joyful to jest sequel. Tak czy owak, no to są... nie są zbyt długie gry, więc ewentualnie kiedyś na pewno je ogram. Nie wiem, czy zrobię to od razu po Lisie, chociaż nie jestem pewien, jak powinno się ogrywać te gry. Ale hej, no, ukończyliśmy Lisę, udało się. Tak więc nie wiem, co mam jeszcze do dodania. Czuję się dziwnie. Tak więc no, standardowo, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, no, że będziecie oglądać więcej i czekać na więcej i... No, ale najważniejsze jest to, że mam nadzieję, że wam się to podobało. Kurde, sam nie wiem, co mam powiedzieć po tym doświadczeniu. Tak więc no, Lisa the First i The Joyful zagram na pewno, ale nie wiem, czy od razu. Może trochę poczekam. Myślę, że tak, trochę poczekam, aż kurz opadnie. I w sensie, że no, kurz opadnie w moim umyśle i sercu po tej grze. Ale no, tak czy owak. Ile już, kurde, nagrywam? Chyba będzie z 2 godziny, kurde. Szkoda, że musiałem dzielić to wszystko tak bardzo na części. Ja pierdzielę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest 7 filmik. Bo co 15 minut musiałem, kurde, resetować. Przez ognisko. No ale dobra. Bądź co bądź. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. To była Lisa the Painful RPG. No i to byłem ja. To był PG. Do następnego razu. Cześć wszystkim.